wpłynęły dwie oferty na budowę pomnika Armii Krajowej. Obie te oferty przewyższają środki, którymi dysponowaliśmy. Mieliśmy około 1 400 000 zł. Niższa oferta od firmy kamieniarskiej Road Memory opiewała na niespełna 2 miliony złotych. Druga oferta z firmy Budimex na 3 miliony złotych. Teraz komisja przetargowa sprawdzi, czy one są poprawne pod względem formalnym. Natomiast pozostaje jeszcze przed ZGIT-em decyzja, czy mamy możliwość dołożenia brakujących środków, czy też przetarg będzie unieważniony z uwagi na przekroczenie środków przez oferentów. Na budowę pomnika potrzeba około 3 miesiące czasu od podpisania umowy. Zasadniczy problem, przed którym stoimy w tym momencie, to raz to, że blisko 500 000 złotych więcej potrzeba na budowę niż przewidziane środki, a po drugie potrzebny jest czas na przesunięcie tych środków w budżecie, co biorąc pod uwagę okres wakacyjny i brak sesji może być trudne. Dlatego też w ciągu, myślę, że kilku dni ZGIT będzie podejmował decyzję, co dalej z tym przetargiem. Musimy brać przede wszystkim pod uwagę to, czy będzie realne przesunięcie środków i zrealizowanie budowy w tym roku, ponieważ środki są zapisane na ten rok i zadanie musi się zakończyć w tym roku.